Hej, Virgo już witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wario Land Legend of Six Crystals. I przed nami, moi mili, ostatni świat. Ostatni świat zdecydowanie jest światem najtrudniejszym. A nie, to chciałem wam pokazać, że mocą ognia również możemy rozbijać te klocki. Po prostu wierzcie mi na słowo, mocą ognia możemy również rozbijać te klocki. Wiem, że nazywałem świat drugi światem najtrudniejszym, ale robiłem to przez wzgląd na bossa i przez całe mnóstwo po prostu źle porozmieszczanych lin, czy łańcuchów, jak je zwał. Tutaj jednak mamy całe mnóstwo źle porozmieszczanych platform, które, jak już wcześniej wspominałem, nie są ze sobą zsynchronizowane. I nie mówię, że muszą być zsynchronizowane. Dzięki temu naprawdę musimy się bardziej postarać, aby nie spaść. Jednak są również nieco zbugowane. Do tego stopnia, że możemy z nich spaść nawet wtedy, kiedy powinniśmy się ewidentnie na nich utrzymać bez problemu. No ale mniejsza z tym. Więcej o tym powiem, kiedy tam dojdziemy. Na razie mamy dosyć standardową planszę, będącą jakimś zamczyskiem, chyba. Toasty! Tak naprawdę nie do końca wiem, dlaczego zostało to tutaj zamieszczone, ale mi się podoba mniej, mimo wszystko. Nie zgadnijcie co, te łańcuchy nie są zbugowane! Jak miło, jestem w stanie po nich się wspinać normalnie, jak również z nich zeskakiwać. Naprawdę, tylko tamta jedna liana nastręczała mi takich trudności. Dlaczego? Licho wie i być może jeszcze autor. Może to było celowe? Wiecie co? To miejsce przypomina mi Icy Tower. No i podobnie mi idzie jak w Icy Tower. Tak, niejednokrotnie w kafejkach internetowych czy na lekcjach informatyki widziałem, jak znajomi dochodzili do poziomu 400, a ja byłem w stanie dojść najwyżej do 350. Nie jestem zbyt dobrym graczem w Icy Tower. No nie jestem najgorszy, ale 350, serio. I dodatkowe życie. Coś, czym nigdy nie pogardzę. No, zależy w jakiej grze, ale w tej na pewno nie. I kolejna strzałka. Jest miła, ale naprawdę nie sądzę, by pomyliły mi się te kierunki. W ostatnim świecie również musimy niszczyć kryształy, które jakimś magicznym sposobem po pęknięciu przyczyniają się do detonacji lokacji, w których już wcześniej byliśmy. Teraz na przykład eksplodował jabłkowy las, który naprawdę powinien być nazwany sadem, ale mniejsza z tym. 24. plansza? Nie jest jeszcze najgorsza. Czy to Castlevania? Wydaje mi się, że to Castlevania trójka. Nie, czekaj! A Kage? Czyżby? Ha! Naprawdę nie wiem. O, idź ty! Aż mi won! I widzicie, teraz nie wiem, dlaczego odbijam się aż tak wysoko. Wydaje mi się... I nie wiem, dlaczego teraz zostałem zraniony ani czym. Co za grom! Został wystrzelony laser? Czy co? Nie widziałem, żeby leciał jakiś laser. Po prostu cios nie został zarejestrowany. Ot tak, bo czemu by nie? O tym właśnie mówiłem wcześniej. Czasem jestem w stanie uśmiercić dwóch przeciwników naraz. Nie mam bladego pojęcia jak, ale po prostu jestem w stanie. A czasami naskakuje na jednego i mnie to rani. Nie wydaje mi się, żeby rogi jednorożców po prostu... po prostu mogły nas zranić. Wydaje mi się, że to jest... Czyżby? Błąd? Któż by się spodziewał? Jak również nie mam bladego pojęcia, dlaczego eksplodował zamek, który już raz zawaliliśmy. Czemu nie? Chyba... Można wysadzić zamek dwa razy.
O, widzieliście? Niesamowite umiejętności. Oho! Jestem taki super, że sam nie mogę w to uwierzyć. A to zrobiłem oczywiście celowo. Nie wiem, dlaczego w ogóle moglibyście pomyśleć, że niechcący wpadłem na tego przeciwnika. To było celowe, zamierzone i było częścią długofalowego planu, tak samo jak to. Haha, Candy Klato! Ej, idź ty. Na szczęście straciłem akurat 3 życia, dokładnie tyle samo, ile twórca oferuje nam w tym momencie. Tutaj sprytnie moglibyśmy pewnie wyeliminować Bullet Billa przed tym, jak nas dosięgnie, mi to jednak nie wyszło. Tak samo jak nie wyszło mi to. Fakt, wpakowałem się na tego przeciwnika nosem, ale zginął zarówno on, jak i ja. Jest to trochę dziwne. A, mogłem kontynuować kombo. Mniejsza z tym. A, i wydaje mi się, że te Pegazy unoszą się do góry, kiedy napotkają przeszkodę. Nie, ten się zawraca. Widziałem jednak białego Pegaza, który kiedy napotkał przeszkodę znajdującą się w połowie jego wysokości, na wysokości jego klatki piersiowej, o tak to nazwijmy. I teraz eksplodowało jezioro. Po prostu super. Napotkawszy przeszkodę znajdującą się na wysokości jego klatki piersiowej, pofrunął do góry. Nie wiem, czy to był kolejny błąd, czy to było zamierzone, czy miał się zawrócić, czy miał się zablokować, czy co miał zrobić. Widziałem to po prostu tylko i wyłącznie raz. Dlatego mnie to trochę zaskoczyło. I ta plansza! O matko, ta plansza! Po prostu... Co? Jest zła! I nie, niech was nie zmyli. Ta wesoła melodyjka. Ta plansza chce waszej śmierci. I to tak bolesnej, jak to tylko możliwe. Wow! Byłem w stanie to ominąć, jak miło. Wybaczcie, że troszeczkę... może mój komentarz będzie tutaj chaotyczny, przerywany i niespójny. Tak, chaotyczny, niespójny i przerywany to... Wszystko oznacza co innego. Ale ta plansza naprawdę przysporzyła mi już tyle trudności, że postaram się teraz na niej skupić. Wiem, że mam 7 żyć. Łomatko! I to był właśnie najtrudniejszy segment. Gratulacje, Wirgliuszu. Gratulacje. Ohoho, tam to był najtrudniejszy segment, już wszystko za mną. I spadnę w dziurę. Bo najwyraźniej gdzieś mi się spieszyło. Tak, w tej grze nie ma żadnego zegara. Nic wam czasu ani nikt nie odmierza. Możecie bawić się w planszy tyle, ile tylko chcecie. Więc nie pędźcie na złamanie karku. Bo nie musicie. Takie pędzenie może skutkować... złamaniem karku. No cóż. No podejrzewam, że to właśnie stało się z Wario, kiedy dotarł na dno bezdennej przepaści. Owszem, bezdenna przepaść również ma dno. A idź ty, to było głupie i to była moja wina. Wygraj! Tak jest! A teraz również muszę uważać na to, żeby nie wyeliminowali mnie przeciwnicy. Okej. Okay. Kolejne niesynchronizowane platformy, musimy na nie uważać. Na szczęście możemy zwrócić uwagę na to, gdzie się dana platforma zatrzymuje, za punkt odniesienia biorąc gwiazdę. Ja przynajmniej tak robię i naprawdę mi to pomaga. Podoba mi się również... O, znowu 7 żyć, jak miło. Podoba mi się również to, że lizaki zamieniły się w cukrowy pył. Nie zniknęły po prostu z powierzchni ziemi. I teraz plansza piąta.
chyba nie była zbyt trudna z tego, co się orientuję. Wiem, że ma jeden trudny skok, którego nie może... Chciałem połączyć słowa nie można i nie możemy. Którego nie można nazwać nawet skokiem, ponieważ... No zresztą zaraz sami zobaczycie. Albo nie takie zaraz. Na razie jest wszystko spokojnie, pięknie, ładnie. Bardzo przypomina mi to segment z pierwszego świata i myślę, że było to zamierzone. Tutaj jednak mamy zdecydowanie mniej miejsca do manewru. O, widzicie? Jest! Nie skaczcie tu. Starajcie się na platformę wejść. Wspominałem wam o tym już wcześniej, ale wspomnę jeszcze raz, ponieważ bardzo lubię się powtarzać. Jeżeli uderzycie w tej grze głową o sufit, skok wam się nie uda. Przynajmniej wyglądało to właśnie w ten sposób u mnie za każdym razem, kiedy uderzyłem się głową w sufit. A tam macie na tyle mało miejsca, że nie macie wyjścia uderzyć się głową w sufit. Dlatego po prostu nie skaczcie. Wejdźcie na tą platformę. A później szybko zawróćcie, ponieważ za sekundkę z niej spadniecie. Ponieważ widzicie, o ile podczas lotu mieliśmy sterowanie genialne, kliknęliśmy guzikiem raz i Wario poruszał nam się o piksel do przodu, to tutaj potrzebuje one chwilki na wyhamowanie, zupełnie jak w Mario. Zabawne, że w ostatnim odcinku dopiero o tym mówię, ale tak jest. Widzicie? Potrzebuje chwili na wyhamowanie. I właśnie dlatego również ciężko jest na lianach i łańcuchach się wypozycjonować. Ponieważ poruszamy się tam, kiedy na nich stoimy, również potrzebujemy chwilę na to, żeby się zatrzymać. A jeżeli wskakujemy na nie rozpędzeni, możemy po prostu z nich spaść. Witaj Suzette, witaj Bowser i żegnajcie. Boss, który bardzo mi się podoba, który jest bardzo prosty. Tak, Kage! Teraz jestem absolutnie przekonany, że to Kage. Nasz boss razem ze smokiem porusza się w balonie i wystrzeliwuje pociski, które rozdwajają się po uderzeniu w ziemię. Oczywiście zarówno samych pocisków, jak i fali uderzeniowej powinniśmy unikać, ale samego bossa trafić jest bardzo, ale to bardzo łatwo. Widzicie? Musimy wycelować po prostu w kosz balonika i te toasty, nie wiem skąd tu się wzięło, atakuje tego bossa. Musimy po prostu wycelować w kosz balonika, jeśli trafimy gdziekolwiek, a kosz jest wielki jak stodoła, to pokonamy go. Tutaj mamy kije, chyba dobrze pamiętam. I miasto, pomimo tego, że przed sekundą eksplodowało, wciąż jest całe i zdrowe, zarówno na mapie, jak i w tle. Magia! I w ten oto sposób docieramy do ostatniego bossa gry. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz, o to was proszę. Nie na to. Plansza nie jest naprawdę zbyt długa, być może spadnę w przepaść, ponieważ jestem niezwykle sprytny. Ale po tym jak odbiję się kilkukrotnie od głów tych jednorożców, uśmiercę kilka pegazów. I poskaczę po skaczących koniach. Powinniście zobaczyć diamenty ułożone w dość niby znajomo z jednej strony, wyglądający wyraz z drugiej strony jednak nie. Myślę, jestem absolutnie pewien, że twórca wziął ten pomysł z gry Chip 'n Dale. I wydawało mi się, że cały czas mam bomby, więc przepraszam. Pierwsza litera to była D. Czytajcie dalej razem ze mną. D. Ry. A. N. E. U. S. Draneus. Draneus. Jestem pewien, że w jakimś języku coś to oznacza. Jeśli ktoś z was wie co, proszę o odpowiedź, naprawdę szczerze.
bo ja tego słowa nie znam. I to, moi drodzy, ostatni boss, którego nie powinniście atakować energią szarży. Weźcie sobie bomby znajdujące się tuż obok trzech serduszek i róbcie to. Postęp posługuje się zupełnie takim samym atakiem jak boss poprzedni, z tym, że wstrzeliwuje trzy pociski, a nie jeden, ale strategia jest identyczna. Omijamy pociski, omijamy falę uderzeniową i staramy się trafić bombą gdziekolwiek na dobrą sprawę. Może być nawet czubek grzywy, widzicie? A i eksplozja po bombie czasem pozostaje na tyle długo, że jesteśmy w stanie jedną bombą zadać 2 punkty obrażeń. Ten boss jako ostatni boss w grze powinien mieć jakiś słaby punkt, w który powinniśmy celować. Zauważyliście, że ja nie celuję zupełnie w ogóle? Nie zawracam sobie głowy celowaniem? Skacze. Ojej, bomba, 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 hurra! Bomba leci w taki specyficzny sposób, że stojąc tutaj po prostu nie mam jak nie trafić. Wystarczy, że podskoczę, rzucę bombą, trafiłem. Chociaż na początku, kiedy po raz pierwszy tą grę przechodziłem, cieszyłem się, że ostatni boss jest względnie prosty, ponieważ nie musiałem przechodzić całego ostatniego świata, który jest stosunkowo długi, ponownie. Teraz widzieliście, zostało mi 9 punktów. O, szlak! O, nie! O, kurczę! 9 punktów życia. Ominąłem scenkę. Szlak. Więc będę musiał jednak przejść ostatni świat od nowa, żeby tą scenkę tam wkleić. O, matko. O, kurczę. To się po prostu nazywa pech. Mówię do was, mówię, nie zwracam uwagi na nic. Klik! Koniec. Nie ma. Przechodź cały świat od nowa. Czasem już tak po prostu bywa. Tak, jest to całość. Mamma mia, mój samolot, no dziękuję ci. Co, niby tam miałem nie zwracać uwagi żadnej na te scenki, z drugiej jednak strony chyba nie mam już o czym mówić. Powiedziałem całkiem sporo o bosie przy okazji walki z nim. Zapewne sami zauważyliście, że każde serduszko było trójkolorowe, a nie dwukolorowe. Najpierw trzeba było pozbyć się zielonej warstwy, później warstwy żółtej, a dopiero następnie czerwonej. Scenkę już wkleiłem tam, gdzie powinna być, więc tyle. I napisy końcowe. Napisy końcowe są absolutnie świetne. Dlaczego? Otóż dlatego, że wymieniają jedną osobę. Będę je czytał. Zobaczę, być może coś mi się pomerdało i są tam wymienione inne, ale wydaje mi się, że cały czas jedna osoba. Oczywiście jest tam wspomniane, o, Wario należy do Nintendo i tak dalej, ale no,
Nie. Nie, nie, to jest akurat bzdura. Wybacz, ale to jest bzdura. Wziąłeś dźwięki z innych gier. Nie możesz nazwać się sound designerem. O, w ogóle nie ta melodia. No za coś innego, czemu ja? O, na własnym silniku. Całkiem nieźle w takim razie. I tak oto Wario w swoim czerwonym samolocie przypominającym nieco tornado. O, Shigeru Miyamoto. Frunie w przestworzach nad jakimś morzem. Presented by Dunami. I koniec. Tak więc Dunami dziękuję nam za grę, a ja dziękuję wam za oglądanie. I do usłyszenia w kolejnej serii Zagrajmy W. Jaka to będzie seria? Jeszcze nie wiem. Zapewne teraz będę kończył Golden Suna, ale być może jeszcze wcisnę coś pomiędzy. Któż to wie? Nawet ja nie. Tak czy inaczej, trzymajcie się wszyscy ciepło. Do usłyszenia. Cześć!